Mecz się udał, wygraliście. Blisko, ale w końcu wybroniliście. Było ciężko, końcówka, to już w ogóle przeszliśmy do defensywy, ale koniec końców wygraliśmy 4-2. No i oby tak dalej. Myślę, że dobra gra w ataku była, jak i w obronie. Także jesteśmy zadowoleni. No, w ataku to przesadzasz. Nie, no dobrze, przytrzymywaliśmy długo piłkę, graliśmy. No, ale strzały to kiepsko chodzi. Strzały były niecelne, ale w końcu 4 weszły, także nie ma źle. Liczy się końcowy wynik i to najważniejsze. No, głównie dzięki tobie, bo niektóre w obrony miałeś takie, że uratowałeś ten wynik. Niektóre były niezłe, ale dwie bramki mogłem lepiej się zachować przy tych dwóch strzałach. Także myślę, że bardzo się pewnie na boisku czujesz, bo widziałem, jak tam wybiegałeś się za bramkę z piłką, się nie przejmowałeś. A no tak jakoś już mam, nie wiem, jakiś ciąg do przodu, także nie boję się tam biegać, podawać, nawet jakieś rajdy robić. Także. Z kim macie następny mecz? Chyba z Poznaniem, z tego co wiem, ale to dopiero już po nowym roku. I co, myślicie, że dacie radę? Teraz jest strasznie osłabiony, ale no ma czas, żeby się przygotować. Z tego co widzimy, to ten Poznań coś tam szwankuje, także myślę, że będziemy chcieli urwać tam punkty, ale myślę, że najważniejszy cel osiągnęliśmy właśnie dzisiaj. No i jeszcze później mamy mecz z Łodzią, który no też musimy wygrać. To już nie ma co. Jesteśmy tak nastawieni, że to muszą być nasze punkty, jeżeli myślimy o playoffach oczywiście. No myślę, że dzisiaj zrobiliśmy duży krok ku temu, także jeszcze dwa mecze nam zostały i trzeba powalczyć. A wszystko się okaże na boisku. Dobra, to dzięki.